Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslow. Ostatnio pisaliście mi w komentarzach, że za mało Linuxa i że za mało ThinkPadów. Słuchajcie, jak dla mnie nie ma problemu. I dzisiaj zrobimy sobie odcinek combo, bo przygotujemy sobie właśnie super bezpiecznego ThinkPada. Więc dzisiaj w programie zmienimy sobie BIOS w ThinkPadzie na niestandardowy, na Corbuta. Pokażę Wam, jak zrobić szyfrowaną instalację Linuxa, a także jak zrobić szyfrowaną instalację Windowsa. No i oczywiście będzie przy tym troszeczkę grzebania w laptopie, zmienimy sobie pastę, dołożymy sobie dysków, zmienimy sobie kartę Wi-Fi, tak więc będzie się działo. No właśnie, bohaterem dzisiejszego odcinka będzie ThinkPad X220, który na ten moment śmiga z Gentoo. I tak, zrobię kiedyś film o Gentoo. W końcu się do tego zbiorę. I u mnie w historii kanału było kilka filmów ze zmiany BIOS-u w ThinkPadach. Najczęściej z oryginalnego własnościowego BIOS-u na Liberboota. My dziś sobie wgramy dzisiaj na ThinkPada X220 Corbuta. No i w pierwszej kolejności może odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego w ogóle ktoś z Was mógłby chcieć sobie zmienić BIOS. De facto możemy tutaj wyszczególnić kilka rzeczy. Po pierwsze dla bezpieczeństwa, bo tak naprawdę my nie wiemy, co jest w tym własnościowym BIOSie od producenta. Po drugie, możemy ominąć kilka ograniczeń. Przykładowo w ThinkPadzie X220 możemy sobie wtedy włączyć wyższe taktowanie RAMu, przykładowo z 1333 MHz na 1600. W nowszych ThinkPadach możemy wtedy też korzystać z zamienników baterii. I co ciekawe, możemy sobie także wymienić kartę Wi-Fi, bo normalnie jest to zablokowane do konkretnych modeli, a my teraz będziemy mogli sobie wrzucić dowolną. No i jako piąty punkt będziemy też mogli sobie totalnie zneutralizować Intel Management Engine. Intel ME, jak to kurde prosto opisać tak jednym zdaniem? W bardzo dużym uproszczeniu można powiedzieć, że Intel Management Engine jest to taki procesor wewnątrz procesora, który może przejąć całkowitą kontrolę. Może być on teoretycznie też pewnym wektorem ataku, więc my sobie go zneutralizujemy. No dobra, a jak zmienić BIOS w naszym ThinkPadzie? W pierwszej kolejności musimy zgrać obecny własnościowy BIOS Lenovo. Ja w tym celu skorzystałem z pierwszego modelu Raspberry Pi oraz takiego specjalnego klipsu, który wepniemy sobie na kość BIOSu. Ja w pierwszej kolejności musiałem rozkręcić X220, wyciągnąć z niego klawiaturę i zdjąć palmrest. Kość BIOSu znajduje się w lewym dolnym rogu laptopa i jest pod taką specjalną folią, która ma chronić przed zalaniem. Jeśli delikatnie odkleimy sobie ten kawałek folii, zobaczymy malutki układ, który właśnie jest kością BIOSu. Teraz możemy sobie podpiąć klips z naszej malinki i potem odpowiednio przewody podłączyć według tego schematu pod Raspberry Pi. I właściwie podpinamy malinkę do prądu i możemy działać. Przechodząc na Raspberry Pi, my skorzystamy sobie z narzędzia Flashroom. I wpisując sobie właśnie takie polecenie, rozpocznie się proces odczytywania układu z BIOSem. W moim przypadku trwało to około 5 minut. I teraz bardzo, bardzo ważna rzecz. Jeżeli zczytujecie ten oryginalny BIOS, należy to zrobić co najmniej dwa razy, a potem porównać sobie sumy kontrolne MD5 albo SHA-512. Ważne jest to, żeby sumy kontrolne były takie same. Co się w moim przypadku okazało, to to, że pierwsze trzy czytania były całkowicie różne i sumy kontrolne się ze sobą nie zgadzały. Dlatego jest to tak bardzo ważna część tego odczytywania. Na szczęście, gdy nieco poruszałem kable, poprawiłem styki, kolejne trzy procesy sczytania się powiodły i sumy kontrolne były takie same. I w tym miejscu mamy tak na dobrą sprawę dwie opcje. Możemy albo skorzystać z gotowego obrazu Corbuta i pobrać sobie jakiś gotowy z internetu, albo możemy sobie skompilować własny obraz dokładnie pod nasze potrzeby. Ja w opisie umieszczę Wam obraz, który widziałem, że ludzie polecają na Reddicie pod X220, a także umieszczę Wam obraz do mojego Corbuta, którego za chwileczkę sobie zbudujemy. Pewnie w normalnej sytuacji raczej poszedłbym
na łatwiznę i sflaszował sobie gotowy obraz. Natomiast pomyślałem, że ciekawiej będzie dla filmu, jeżeli sobie zbudujemy własny obraz. W razie czego będziecie też mieli w opisie link do dokumentacji i do kilku poradników, z których możecie skorzystać, jeśli chcielibyście budować własnego korbuta. Jeżeli chodzi o kompilację, to zauważyłem, że większość poradników sugeruje kompilować korbuta bezpośrednio na Raspberry Pi, ale z racji tego, że ja korzystam z pierwszego modelu Raspberry Pi, to pewnie trwałoby to jakieś 100 lat w przybliżeniu, więc stwierdziłem, że przerzucę sobie to po prostu na inną maszynę z Linuxem. W pierwszej kolejności chciałem zneutralizować Intel Management Engine. Niestety w procesorach Sandy Bridge i nowszych nie da się całkowicie skasować Intel Management Engine, możemy go tylko zneutralizować, czyli skasować znaczną jego część, niestety jednak niektóre elementy ME muszą zostać po to, żeby nasz laptop w ogóle się uruchamiał. W tym celu pobieramy sobie z GitHuba ME Cleanera i wykonujemy skrypt Pythona, podając mu ścieżkę do oryginalnego BIOS-u. Następnie za pomocą narzędzia IFD Tool rozkładamy wcześniej wyczyszczony z Management Engine BIOS na 5 części. My z tego będziemy potrzebowali de facto 3 części: Descriptor, Management Engine oraz firmware do gigabitowego Ethernetu. Teraz z GitHuba zasysamy całego korbuta i instalujemy zależności potrzebne do skompilowania obrazu. Tworzymy sobie strukturę katalogów dla naszego ThinkPada X220, a następnie przenosimy 3 z 4 plików, które przygotował nam ME Cleaner i przy okazji zmieniamy ich nazwę na takie, jakie oczekuje korbut. Teraz opcjonalnie do głównego katalogu z korbutem możemy też pobrać BIOS VGA ze zintegrowanej karty graficznej laptopa. Tego konkretnego bloba nie musimy dodawać, gdy planujemy używać tylko i wyłącznie Linuxa. Natomiast gdyby ktoś z Was chciał mieć możliwość uruchamiania Windowsa, no to musimy go dodać po to, żeby zintegrowany układ graficzny pod Windowsem działał. No i teraz konfiguracja, wpisujemy make and config, no i lecimy. Ja chciałem minimalistyczny obraz i kierowałem się tutaj głównie dokumentacją, ale zwrócę tutaj uwagę na kilka ciekawych opcji. Fajna jest opcja zignorowania ograniczenia prędkości RAMu i ja z tego skorzystałem. Kompilując korbuta mamy też do dyspozycji kilka ładunków, czy jak niektórzy wolą z angielskiego payloadów. Payloadów mamy do dyspozycji kilka. Najpopularniejszym jest chyba CBIOS, ze względu na to, że jest po prostu minimalistyczny, bardzo podstawowy i działa. Możemy też na przykład skorzystać z gruba i to nam się może przydać wówczas, gdybyśmy chcieli sobie zaszyfrować cały dysk, włączając w to partycję boot pod Linuxem. Albo możemy też skorzystać z TyanoCore, który możecie kojarzyć na przykład z maszyn wirtualnych i on jest o tyle spoko, że przykładowo on zapewnia też funkcjonalność UEFI. Ale co ciekawe, mamy także ładunki drugorzędne, czyli secondary payloads i tutaj mamy na przykład NVRAM CLI, gdzie możemy sobie zmieniać ustawienia jak w BIOSie, albo możemy sobie wgrać Tetrisa, więc jeżeli ktoś z Was chciałby pograć w Waszym BIOSie w Tetrisa, to można. Możecie sobie grać w Tetrisa w BIOSie. Przyszłość jest teraz. Co? Kolejny projekt będzie z instalowaniem Windowsa w pamięci BIOSu, co? To się da zrobić tak swoją drogą. Tak. Kolejnym krokiem jest zbudowanie naszego toolchainu, no i potem możemy lecieć z kompilacją naszego obrazu. I jeżeli wszystko poszło tak jak trzeba, to powinien on się znaleźć w folderze build i nazywać się korbut.rom. Gdy już skompilowałem nasz obraz, ja przetransportowałem go sobie na Raspberry Pi i tam po raz kolejny korzystamy z FlashROM-a. Zmieniamy nieco naszą komendę, tak aby BIOS z naszej malinki trafił do kości. I ten proces może potrwać kilka minut. I voilà! Mamy naszego korbuta, który śmiga. Warto też powiedzieć, że z programatora i Raspberry Pi jesteśmy zmuszeni korzystać tylko za pierwszym razem i kolejne, na przykład aktualizacje, które sobie chcemy zrobić, możemy zrobić potem bezpośrednio z systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na naszym laptopie. No a jak wygląda ten cały szkorbut? Cóż, no ja skorzystałem tutaj z CBIOSa, który jest banalnie prosty. Jeżeli przy uruchamianiu wciśniemy sobie Escape, mamy media, z których możemy uruchomić system operacyjny, a także nasze drugorzędne ładunki. NVRAM CUI zapewnia nam taką prostą funkcjonalność BIOSu, gdzie możemy sobie
sobie włączać i wyłączać rzeczy. Z kolei Core Info na przykład to narzędzie informacyjne, które może nam pomóc w debugowaniu ewentualnych problemów czy sprawdzeniu zainstalowanych komponentów. Korzystając z tego, że mam już rozebranego laptopa, pomyślałem, że wyciągnę płytę główną i wymienię pastę termoprzewodzącą. I tak jak mogłem się spodziewać, pasta nigdy nie była wymieniana i była już sporym chrupkiem. Po wymianie pasty przyszła kolej na dysk MSATA. Miałem tutaj co ciekawe modem Vivant, z którego nigdy nie korzystałem. Dyski MSATA to był w ogóle ciekawy patent. One były przed tymi, które znamy dzisiaj jako M2. I jak widzicie, ich złącze nieco się różni i one nie są ze sobą kompatybilne. Ja wrzuciłem sobie tutaj dysk 250 GB od Kingstona i on posłuży mi na instalację Windowsa. Wymieniłem też starą kartę Wi-Fi Intela na Atherosa, bo te karty mają otwarte sterowniki pod Linuxem i są ogólnie dużo lepiej wspierane. No i jako ostatnią rzecz wrzuciłem sobie SSD-ka 1 TB od WD, który będzie pod Linuxa. No i teraz szyfrowana instalacja Linuxa. Szczerze mówiąc, to brzmi strasznie niż w rzeczywistości wygląda. W wielu dystrybucjach, które mają instalator, jak na przykład Ubuntu, Debian, Fedora, jest to naprawdę dziecinnie proste, jak zresztą za chwilę zobaczycie. A z racji tego, że niedawno miała premierę wersja Ubuntu 22.04, to pomyślałem, że tą sobie zaszyfrujemy, a ja przy okazji sobie przetestuję nowe Ubuntu. I znowu będę na nie narzekał. No to lecimy z tematem. Wybieramy sobie w pierwszej kolejności polski język i zainstaluj Ubuntu. Dalej wybieramy domyślny układ klawiatury i opcjonalnie łączymy się z siecią. Ja jako typ instalacji wybrałem minimalną. Dalej wybieramy wyczyszczenie dysku i zainstalowanie Ubuntu. W funkcjach zaawansowanych wybieramy LVM, czyli woluminy logiczne, i dodatkowo zaznaczamy szyfrowanie nowej instalacji. Teraz musimy wybrać mocne hasło, którego będziemy używali do odszyfrowywania naszych danych. Opcjonalnie możemy też skorzystać z klucza odzyskiwania lub zamazać pustą przestrzeń na dysku. Następnie wybieramy dysk, na którym chcemy zainstalować Ubuntu i klikamy zainstaluj. Ot, cały proces szyfrowania, który robimy przy instalacji. Nic nadzwyczajnego. Gdy instalacja się zakończy, zanim będziemy mogli się zalogować do naszego systemu operacyjnego, będziemy musieli podać hasło do odszyfrowania, bo inaczej system się nie uruchomi. Cóż, a samo Ubuntu 22.04? Well, no, dalej niespecjalnie jestem przekonany do snapów, które Canonical pcha ludziom do gardła, ale GNOME mam wrażenie, że w kilku ostatnich wersjach ma jakby trochę lepszą optymalizację. I fajne jest to, że domyślnie teraz mamy zarządzanie energią na baterii. Przydatne zwłaszcza na laptopach. Jeśli natomiast chodzi o szyfrowanie Windowsa, to tutaj mamy dwa popularne rozwiązania. Pierwsze rozwiązanie, które jest bezpośrednio wbudowane w Windowsa w wersji Pro, nazywa się BitLocker. Albo ci, którzy woleliby skorzystać z jakiegoś otwartego rozwiązania, no to jest też VeraCrypt. I pomyślałem, że skorzystamy sobie z BitLockera z tego powodu, że w sumie ja nigdy wcześniej z niego nie korzystałem, więc chciałem się pobawić. Tylko uwaga, ja generalnie polecam Wam zaszyfrować Windowsa świeżo po instalacji, gdy nie macie tam jeszcze zainstalowanej dużej ilości programów, wiecie, gdyby coś poszło nie tak. Tak tylko ostrzegam. Więc tak, przechodzimy do eksploratora i klikamy sobie nasz dysk systemowy prawym i wybieramy funkcję włącz BitLocker, a komputer sprawdzi, czy da się to zrobić na naszym sprzęcie. Dalej wybieramy klucz odzyskiwania, który chcemy zapisać w pliku, jednak taka uwaga, musimy go zapisać na pendrive'ie. Dalej wybieramy, czy chcemy zaszyfrować tylko zajęte miejsce na dysku i potem zaznaczamy sobie test systemowy, aby sprawdzić, czy cały proces się uda. Nasz komputer uruchomi się ponownie. Następnie, gdy wejdziemy sobie w Explorera, zobaczymy przy naszym dysku kłódkę, która symbolizuje, że nasz dysk jest szyfrowany. Więc tutaj proces był banalnie prosty, robi się go po instalacji, natomiast Windows domyślnie nie prosi przy starcie systemu o klucz ani żaden PIN do odblokowywania dysków, co jest takie sobie i pokażę Wam, jak to włączyć. Więc wchodzimy sobie w edytor lokalnych zasad grupy. Przechodzimy do składników systemu Windows, przechodzimy do szyfrowania dysków funkcją BitLocker i tam do folderu dyski z systemem operacyjnym. Potem odszukujemy sobie opcję wymagać dodatkowego uwierzytelniania przy uruchamianiu. Klikamy sobie to dwa razy i ustawiamy na włączone. Po ponownym uruchomieniu klikamy prawym na nasz dysk i zarządzaj funkcją BitLocker. A tam zmień sposób odblokowywania dysku przy uruchamianiu. Ja akurat nadałem sobie krótki PIN.
i po ponownym uruchomieniu, zanim przejdziemy do Windowsa, będziemy musieli go podać, aby dysk się odblokował. Tak więc od tego momentu możemy cieszyć się zaszyfrowanym Windowsem. I jako taka ciekawostka, bo nie byłem tego pewny, z poziomu Linuxa po podaniu odpowiedniego hasła można też dostać się normalnie na partycje, które są zaszyfrowane BitLockerem. I miałem szczerze mówiąc podejrzenia, że nie będzie się dało tego zrobić, że będzie to jakieś, nie wiem, własnościowe rozwiązanie Microsoftu niedostępne nigdzie indziej. Także pozytywne zaskoczenie. Więc taki do dzisiaj eksperyment z super bezpiecznym ThinkPadem, gdzie mamy zaszyfrowane dwa systemy operacyjne i zmieniony BIOS na otwartego Corbuta. Dajcie znać w komentarzach, czy ktoś z Was ma szyfrowaną instalację systemu, albo czy ktoś z Was kiedyś zmieniał BIOS w laptopie. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Pa, jos.